mecz. Póki co najsłabszej drużyny w stawce Górnika Kraków z Jagiellonią Białystok. A na to spotkanie serdecznie zapraszam Państwa. Andrzej Master i Maciej Szcześniewski. Oba zespoły od dłuższego czasu bez wygranej gospodarze. Ostatnie spotkanie wygrali 1 września na wyjeździe z Parkiem Zabrze 3-0. Natomiast goście ostatni raz czuli smak wygranej 15 września po wygranej z Koroną Kielce. Jak będzie dziś, zobaczymy, liczymy na dobry mecz, dobre spotkanie, pełne jakości, pełne walki, no i przede wszystkim sporo kolejności bramek. Zawodnicy obydwu zespołów już wyprowadzeni na murawę przez płytę sędziowską. Jako główny dzisiaj rozjemcą będzie Sebastian Szczotka, a na liniach asystować będą Jakub Tekielik i Bartłomiej Gruszecki, cała trójka z podokręgu Żywiec. Więc zapoznajmy się teraz z głównymi aktorami tego naszego dzisiejszego widowiska składu. Proszę Cię bardzo. Wszystko już gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Chłopnicy w swoich nominalnych biało-niebieskich kompletach strojów, natomiast Jagiellonia w strojach żółto-czerwonych, a więc też w takich charakterystycznych dla klubu z Podlasia. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, to już lekko sytuację zarysowaliśmy. Chłopnik jest najsłabszą, zdecydowanie najsłabszą drużyną w stawce. 16 miejsce i po 16 rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie tylko 4 oczka, jedno wygrane spotkanie, to o którym wspomniałem, z Parkiem Zabrze, 1 remis, 14 porażek, 12 zdobytych bramek, 50 straconych. Zobaczymy zaraz na powtórce, ale mi się wydaje, że ten rzut karny absolutnie Górnikowi się należał.
Szula, bardzo, bardzo pięknie wykonuje ten rzut karny kapitan Chutników. No i mamy 1-0, już w czwartej minucie meczu. Zmylił absolutnie Aleksandra Dzikońskiego w górny róg. Posłał piłkę zupełnie w drugim kierunku. Powrócił bramka Żagieloni. No i spójrzmy, chciałeś mieć kołyskę. No i właśnie, trener Staszewski. Powiedzmy dorośli mężczyźni, też fajnie, że tak tutaj swoje mają.
Zobaczmy. Przyjął tam. I zostawił sobie.
Nie mogło się udać. Mogło lepiej. Ale
Thank you.
grają się w dresach, nie w koszulkach. Teraz dobre dośrodkowanie. Biegał tam już. Cicho, Bartłomiej Gierek. Ale dobra interwencja defensywy. Żeby Jagiellonia po tym pół godzinie dobrej gry nie straciła kola teraz ze stałego fragmentu gry, bo piłka jest czasami naprawdę tak przewrotna, że pierwszy wypad piłka pod bramkę w zasadzie od rywala od jakiejś 25 minut. Zobaczymy, tutaj jest jakieś też ćwiczone rozegranie. To był ruch Żakieta na pierwszy słupek. Dobra piłka, musiało to skoczyć się bramką, ale spalony, no teraz bardzo dużo szczęścia mają Mielnicy, ale świetnie zagrał napykającego partnera, zobaczmy jeszcze raz. No, myślę, że zaraz odwrócił jeszcze. Nie mi się tutaj wydaje, że spalony, no proszę na zdrowie, teraz będzie chwilka przerwy. Podczas tej akcji, że tutaj wszystko jest w tempo, bo czasami jak
відкритку.